Będziesz w szoku, że można zrobić to w domu. Potrzebujesz mleko, które nalewasz do miski, ogrzewasz do 40 stopni, następnie wlewasz jogurt i wszystko dokładnie mieszasz. Odstawiasz ponownie do piekarnika na 40 stopni, wyciągasz, następnie wkładasz do lodówki, żeby nasz domowy jogurt zgęstniał i robisz do niego ekspresowy sos z ulubionych owoców, cukru, mięty i polecam dodać pieprzu cytrynowego. I w ten sposób masz gotowy domowy jogurt, bardzo gęsty i kremowy, z domowym sosem owocowym. I daj koniecznie znać, jak wyszło!